Szanowna Pani Konsul, drodzy bracia i siostry. Ten sobotni wieczór, kiedy już kroczymy drogami Wielkiego Postu, a od roku doświadczamy wojny, zebraliśmy się w lwowskiej katedrze, aby przywołać w modlitwie i oddać hołd ofiarom tragedii sprzed 79 lat. Wówczas stali się nimi mieszkańcy Huty Pieniackiej, wioski, która w jednej chwili przestała istnieć. W jednej chwili stała się wielkim cmentarzem wielowiekowej historii życia jej mieszkańców. Jesteśmy tutaj, jak czynimy to od wielu lat, aby w zgromadzeniu liturgicznym pochylić się nad zakończonym tak niespodziewaniem życiem naszych braci i sióstr, którzy przez Chrzest Święty włączeni zostali we wspólnotę Kościoła i zostali zanurzeni w śmierć Chrystusa, która, jak wierzymy, nie jest zakończeniem życia, lecz tylko przejściem do nowego, lepszego życia, a nasza rozłąka ze zmarłymi jest przejściowa. Dlatego nasza postawa wobec tamtych wydarzeń nabiera wymiaru nadziei, że oni wszyscy, zaskoczeni przez śmierć, dostąpili już miłosierdzia i znajdują się w miejscu bezpiecznym, gdzie ręka zła nie ma już do nich przystępu. Dzisiejsza modlitwa to wspomnienie wydarzeń, które na całe wieki wpisały się w historię żyjących obok siebie od stuleci narodów, a szczególnie Polaków i Ukraińców. To wspomnienie faktów, jak zło może zmienić ludzkie serca, jak zło może oślepić nienawiścią, jak zło może wmówić, że śmierć innych może być podstawą wolności. Dzisiaj to nasze spojrzenie na historię dokonuje się przez pryzmat trwającej wojny, która podobnie jak i wówczas, gdy zginęła Huta Pieniacka, niszczy i zabija, rujnuje i pozostawia gruzy, czyniąc z nich cmentarzysko ludzkiej historii. Dlatego nasze oczy patrzą inaczej, serce czuje inaczej, a usta wykrzykują: nigdy więcej wojny, nigdy więcej otwarcia się na zło, nigdy więcej pozwolenia, by nienawiść decydowała o losie jakiegokolwiek narodu. Aby tak się stało, trzeba sobie uświadomić, że jest tylko jedna droga, a jest nią Jezus Chrystus. Dlatego w tym trudnym czasie idziemy drogą miłosiernej miłości. To ona jest przewodniczką przez trwający rok miłosierdzia, w którym przypominamy sobie, jak bardzo potrzeba światu tego wymiaru miłości. Do świętej Faustyny Kowalskiej Jezus powiedział, a ona zapisała bardzo ważne przesłanie: niech się nie lęka zbliżyć do mnie dusza słaba i grzeszna, choćby miała więcej grzechów niż piasku na ziemi, utonie wszystko w otchłani miłosierdzia mojego. To właśnie ta otchłań miłosierdzia jest nadzieją dla świata. W tę otchłań zanurzamy ofiary z Huty Pieniackiej i trwającej wojny. W tej otchłani zanurzamy pogubionych i wypełnionych nienawiścią ludzi. W tej otchłani zanurzamy tych, co sprzedali kolejny raz Jezusa, wzięli srebrniki za ludzką krzywdę i śmierć. Temu strasznemu postępowaniu człowieka można przeciwstawić jedynie prawdziwe oblicze miłości. Czynimy tak, ponieważ dobrze wiemy,
że ono zwyciężyło nienawiść wrogów, która nie tylko ubiczowała, ciernie ukoronowała, przygotowała drogę krzyżową, przybiła do krzyża, zadając śmierć i przebiła serce, ale nie zdołała powstrzymać zwycięskiego zmartwychwstania. Niech zatem dzięki tej dzisiejszej modlitwie obudzi się w świecie cywilizacja miłości miłosiernej, a my bądźmy jej najdoskonalszymi świadkami, których sercami rządzi Chrystusowy pokój. Umiłowani bracia i siostry, gdy wymagania postawione w Ewangelii uszeregować, według stopnia trudności, najprawdopodobniej jedną z trudniejszych rzeczy okaże się przebaczenie, które w naszym życiu spotykamy na dwóch płaszczyznach. Możemy go doznawać lub nim obdarować. Nie jest ono dowodem słabości człowieka, lecz jego mocy. Przebaczający odnosi zwycięstwo. Jego serce dojrzewa, ubogaca się, doskonali w miłości. Jeszcze nikt nie osiągnął szczęścia w życiu dlatego, że nie przebaczył swoim winowajcom. Ten, kto nie umie przebaczyć, sam zamyka sobie drogę do wolności i prawdziwej radości ducha. Dlatego, gdy Jezus wzywa nas do przebaczenia, czyni to zawsze w trosce o nasze szczęście i naszą prawdziwą wolność ducha. Święty Jan Paweł II powiedział: niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawić wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli. Słowa wielkiego świętego papieża stanowią dla nas najlepszą podpowiedź, jak ma wyglądać droga przebaczenia. Jest ona tylko jedyna. To droga prawdy, na której opiera się przebaczenie. Niech zatem takie doświadczenie wiary dzisiaj będzie naszym zwycięstwem. Niech ono pokona wszelkie zło i da nam moc, abyśmy dobrem zwyciężali. Prośmy dzisiaj, abyśmy mieli oczy, które widzą w ludziach to, co najlepsze. Serce, które przebacza. Umysł, który zapomina o złych. I duszę, która nigdy nie traci wiary w Boga, który jest miłością, zwycięską miłością. Tego dzisiaj wymagamy od siebie i to zanieśmy innym.